kochani. Dobrobyt. Dobrobyt to jest coś takiego, że mamy bardzo dobrze. Mamy bardzo dobrze, powiedziałbym więcej, mamy nawet za dobrze. Dobrobyt to jest coś, co potrafi człowieka nawet zabić. I dawno, dawno temu został nakręcony taki niezwykły film Wielkie Żarcie. Była to taka przenośnia, że dobrobyt może doprowadzić do tak destrukcyjnego stanu społeczeństwa lub człowieka, że on sam potrafi się zabić jedzeniem. I ten film opowiada o kilku facetach, którzy postanowili popełnić samobójstwo, zażerając się na śmierć. I ten film z końca XX wieku, z drugiej połowy XX wieku, jest pewnego rodzaju przenośnią stanu, który rzeczywiście istnieje. Ludzie zabijają się jedzeniem. Ludzie popełniają samobójstwo przy użyciu jedzenia. Niedawno czytałem raport kardiologów, z którego wynika jasno, że ponad 2/3, ponad 66% przypadków zawału serca zostało spowodowanych niewłaściwym jedzeniem, niewłaściwym stylem życia, niewłaściwą dietą. Zostało spowodowane tym, że ci ludzie doprowadzili swój organizm do stanu, w którym pompa przestała im działać. Nie dlatego, że się zużyła, tylko dlatego, że została zatruta tym, co się wpycha przez gardło. Kochani, 66% tych, którzy umierają na zawał serca, mogłoby nadal żyć bardziej lub mniej szczęśliwie, to już jest inna sprawa, gdyby oni w odpowiednim momencie opanowali się i przestali żreć to, co żarli. Kochani, to jest raport. Oficjalny raport kardiologów, natomiast nieoficjalny raport mojego znajomego lekarza mówi, że jest wielokrotnie gorzej, że ponad 90%. I to nie tylko zawałów serca, ale również innych chorób jest spowodowanych niewłaściwym stylem życia, niewłaściwą dietą, brakiem rozumu, a nadmiarem różnego rodzaju trucizn.